Słuchajcie, ziomeczki, jest mega mocna akcja. Pisaliście mi w komentarzach, że macie wrażenie, że Elviso i Agentix próbują podrywać Julkę. Julka, wiadomo, to jest moja dziewczyna, więc ja nie mogę do tego dopuścić, ale tak szczerze mówiąc, jakoś nie zauważyłem do tej pory, aby oni faktycznie się próbowali do niej zbliżyć. Jesteśmy aktualnie wszyscy tutaj na serwerze, więc ja będę chciał ogarnąć poteczki na niewidzialność, aby właśnie dociec, czy faktycznie tak jest, że na przykład Agentix podrywa Julkę, czy faktycznie jest tak, że Elviso podrywa Julkę, tego nie wiem. Wiem tylko tyle, że oni faktycznie cały czas, słuchajcie, siedzą tutaj, normalnie w tej chatce miłości, ze sobą coś tam gada. Ty, no patrzcie, Elviso cały czas próbuje dawać jej jakieś prezenty, jakoś tam, słuchajcie, podlizać. Gada o tym, że jakieś ciastka są zdrowe. Ja póki co, słuchajcie, oczywiście jestem wyciszony. Teraz do nich podejdę, zapytam się, co tam wszystko, tak dalej. O, witam tutaj, panowie i panie, cześć wszystkim. Co wy tutaj robicie? Wy tutaj wszyscy mieszkacie. Ten, remont generalny. Mieszkacie. A tak sobie siedzimy tylko. Aha, dobra, ale jakby o co tutaj chodzi? Wykończeniówka, firma budowlana. Wykończeniówka, jaka wykończeniówka? Chyba dywan chce zmienić, ale w tym budynku nic się nie zmieniło. O, tutaj właśnie też takie... Aha, to nie jest wcale tak, że wy próbujecie odwrócić moją uwagę. Nie. To co? Dobra, to wiecie, to ja wam powiem tylko tyle. Ja w takim razie muszę lecieć na wyprawę. Ogólnie ja bym chciał tutaj ogarnąć jedną mega ważną rzecz na prezent dla Julii, ale póki co nie mogę powiedzieć, więc co? Wy się tutaj normalnie zaopiekujecie nią i żeby ona po prostu nie została zjedzona przez zombiaka. No dobra, no to w takim razie w kontakcie. Trzymajcie się, hejka. Ej, dobra, mega podejrzane było to, że słuchajcie, jak tylko wszedłem, Agentix i Elviso próbowali odwrócić moją uwagę. Najpierw Elviso gada o tym, że jakieś ciastka są zdrowe i daje jej to w prezencie. Gada też o tym, że wiecie, co on tam zaraz nie zrobi. Agentix też, słuchajcie, nie wiem, próbował jakoś to forsować. Naprawdę, nie rozumiem, co się dzieje, ale ja oczywiście wezmę potki na niewidkę i się dowiem, czy faktycznie Elviso bądź Agentix podrywają Julii w Minecrafcie. Okej, w tym celu, słuchajcie, muszę teraz na L3 polecieć do galerii handlowej. Agentix w swoim sklepie ma na pewno potki na niewidzialność. Z tego co pamiętam, za 1/4 sztabki nederytu jest jedna potka, więc wezmę sobie tutaj ze dwie. Zaraz oczywiście mu, słuchajcie, zapłacę. No ale myślę, że takie dwie mogą wystarczyć, bo jedna na 8 minut, druga także będzie na 8 minut. I teraz czym prędzej, słuchajcie, muszę tam oczywiście do nich wracać, żeby dowiedzieć się, co oni w ogóle, słuchajcie, tam kminią. Dobra, patrzcie to, słuchajcie, cała ich trójka jest. Elviso próbuje w ogóle jakoś upiększać tutaj. To ma być serduszko? Serduszko dla ciebie. Przecież to wygląda, jakby, słuchajcie, to serce, to nie wiem, zostało przez psa pogryzione i wyplute. No dobra, doceniam gest. Słuchajcie, ja wypijam tutaj poteczkę na niewidzialność, wyrzucam oczywiście butelkę, zdejmuję elitrę i teraz tak, muszę oczywiście obadać temat, co oni tam... Mam dla ciebie darmowe ciasteczko. A dasz mi Agentix tego kota? Jakiego kota? Agentix nie ma kota. Rozmawialiśmy o tym. Nigdy nie chciał kupić kota. Naprawdę nigdy. I ona odpowiada na ich zawsze. Ja będę pierwszy. Ty, pierwszy, ona gada, że ja nigdy kota nie chciałem kupić, no bo kurde, idziesz do dżungli, spotykasz ocelota i oswajasz go rybką i masz kota. O czym oni, słuchajcie, mówią? Nie wiem, ale Elviso w tym momencie zniknął. Została Julka sama z Agentixem, no to już jest naprawdę mega. Ale może być zamiast kota na przykład... Konia też by chciała, ja powiedział, że nie mogę mieć tutaj kucyków. Powiedziałem, bo nie ma chyba kucyków w Minecrafcie, no są konie, no. Ale patrz, Jezus, tutaj jest o co kucyk. Tutaj chodzi? Zobacz. Nie, ale nie chcę to takiego, chcę czarnego. To nie on, jest on wiesz, potem jak urośnie, to włosy mu wypadną i będzie czarny. Co? Będzie naprawdę. Czarny. Będzie czarny. Ej, nie. Zaufaj. Nie. Zobacz. Tylko trzeba go oswoić ciasteczkami. Ty patrz to, patrz to normalnie. Elviso normalnie tu kota przyprowadził. O, ciciu. Ja mówiłem, że ma tego nie robić. Zabrać? No. Pewnie, no wiesz już, no wiesz. Aberka nie uważy. I jeszcze to, gada o tym, że nie za... Ej, słuchajcie, gdyby to, oni wiedzieli, że ja teraz ich podglądam, to przecież oni by w pampersa ze strachu narobili. Ale Julii, obiecaj mi, że Abra się nie dowie. Co jest? Dobra, powiem, że go znalazłam, powiem, że go znalazłam. Znalazła kota Elviso, gdzie ja wiem, jak wygląda kotek. Chodź, się nazywa Lucy. Idziemy, chodź. Jak ja mam się nie dowiedzieć? Dobra, ej, nie wierzę, ja zaraz, słuchajcie. Jak mi się dobry pomysł. Jak mi się skończy niewidzialność, to słuchajcie, ja na pewno przyjdę tutaj. Na zasadzie, że o, zapomniałem jakieś inne rzeczy. Zobaczę tego kota, przecież ja go zobaczę. Zobaczę, słuchajcie, to nieudolne serduszko. Co oni w ogóle robią w chatce? Masz darmowe ciastka. Wy, ty, wy. No, ej, to wygląda jakby oni totalnie podrywali Julii. Ale one są darmowe. Natomiast ja Julii... Ja już nie mam miejsca na te ciastka. Mam jeszcze dziada na to ciastka. Ej, słuchajcie, nie rozumiem. Naprawdę, słuchajcie, nie rozumiem, o co w tym wszystkim chodzi. Ale gość nie dał kota. Takie jedno ciasto.
Nie wiem, jeszcze w ogóle o cieście gadać. O, super, bo ja bym chciała całą kulkę tych ciast. Tutaj mi załatwicie całą kulkę teraz dwa ciast, będzie super. O, mogę dać jeszcze kwiaty na przykład? Ona chce całą kulkę ciast? Juli, różowe kwiaty, nie znasz się. Mam też różowe. Jaka drama między nimi tutaj występuje, ej nie. Ej, Elisa, może byś nie zbierał kwiatów? Ja wszystko tylko nie żółte. A nie żółte, dobra. Zobaczyłam się dogadać. Trzeba będzie słuchać, takie żółte tulipany znaleźć w takim razie. Ty, ale patrz, jak oni cały czas jej wręczają kwiaty, wręczają ciasta. Co ja mam, jakieś mikstura leczenia. Różowa. Mikstura leczenia? Trzeba ją wypić, wtedy się będzie zdrowym. No pewnie, będzie duża odporność, taka witaminka C i D. Jak oni próbują ją przekupić w ogóle podkami jakąś miksturą, nie wiem, na zdrowie. Właśnie, też pij dużo miodu. Co jest? Tak, miodu trzeba bardzo dużo pić. To są takie nowe łamy. Macie miód? O, proszę. Super, to ja sobie schowam do skrzynki. To są takie nowe. A ja wam pokażę, ja wam... Co się dzieje? Zobaczcie, jak ładnie wyglądają w ogóle te bloki. Zaraz ci pokażę, jak one wyglądają. Nie! Ładne, nie? Patrzcie, oni teraz w ogóle bloki jakieś dają. O, teraz co to jest? O, to jest kwiatek! No! To z tej strony też chcę takiego kwiatka. Się robi, Julia. Dobra, większego pantofla nie widziałem, słuchajcie. Oni wykonują każde jej polecenie. Ej, to patrzcie, nie zna się, to moje bloki. O kurde, nie, słuchajcie, ja lecę po mleko. W tym momencie, słuchajcie, biorę normalnie elytrę, lecę tutaj, słuchajcie, po mleko i ja muszę im się pokazać. Słuchajcie, muszę do nich czym prędzej tutaj polecieć, żeby ogarnąć Elvisa i Agentixa, bo ja rozumiem, że tutaj, wiecie, pierwsza baba na serwerze, no nie? To jest dość jakby mocna rzecz, no nigdy wcześniej, słuchajcie, na Milionowicach żadnej dziewczyny nie mieliśmy, ale to, co chłopaki odwalają, to jest w ogóle jakaś katastrofa. Dobra, ja się w tym momencie... Nie, czekajcie, nie odciszam się, bo jeszcze tutaj Elviso pisze jakąś tabliczkę, ja muszę ją przeczytać, słuchajcie. W ogóle to, że oni mnie nie widzą, to jest mega moc. A, zdejmę elytrę, żeby nie było, że tutaj przyleciałem. Co on tam napisał? Pozdrowienia od Elviso... Nie, dobra, ja wbijam się tutaj normalnie. Ej, panowie, co wy tutaj w ogóle ogarniacie? Siema, Abra, co tu robić w ogóle? Stary, bo ja... Pozdrowienia od Elviso? No pozdrawiam cię, Abrerka, to jest dla ciebie, widzisz? Tabliczka. Pozdro! Ale po co mi tabliczka z pozdrowieniami nie w moim miejscu zamieszkania? No bo tu często bywasz, co jakbyś tu mieszkał. Ja tutaj stary nie mieszkam. To jest twój drugi dom, Abra. Dobra, panowie, bo wiesz co, ja mam wrażenie, że wy jakoś tak dziwnie, nie wiem, mieliście budować, mieliście być tutaj jakąś firmą niekończeniową, co? Zaraz ci pokażemy, patrz, chodź gość, chodź. No, ja chętnie zobaczę. Szklaną ścianę. No pokaż, pokaż. Przeciwsłoneczna. A właśnie, w ogóle, co to jest, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. To jest ściana, ale po co? Elviso, po co w takim miejscu ściana jest? Abra, nie niż paneli. Nie niż paneli fotowoltaicznych. Stary, to jest różowe szkło, o czym ty w ogóle do mnie mówisz? Nie znasz się, stary, no przecież to jest fotowoltaika. Dobra, i to robiliście teraz przez cały czas? To prąd robi, jak robiliście. A co tutaj? Jeszcze takie dekoracje. O, Elviso, co robi twój kot? Ja go znalazłam. Jak ty go znalazłaś? Ej, skąd? Znalazłam go. Jak ty go znalazłaś? A to on jest podpisany Lucy. I to jest kot Elviso. No widzisz, musi lubi być się, zobacz, patrzeć na ciebie. No. Wątpię, żeby kot, który siedział... No. Wątpię, żeby kot, który siedział 1000 bloków dalej, nagle tutaj sam siedział w... Dobra, Elviso, co tutaj robi twój kot? Wytłumacz mi. Nie, może no nie wiem. On sam tutaj przyszedł, uważasz? No musiał sam tu przyjść po prostu, bo wiesz, tak? Bo Julia lubi koty, więc do Julii po prostu przyszedł. Tak? No i sam usiadł? Tak sam usiadł? Tak. Miałeś kiedyś kota, Abra? Nie, nie miałem, stary. No chyba właśnie. Masz kota na punkcie Julii. A ja miałem i przyszedł, zawsze wiesz, kot za tobą chodzi. No pewnie. Tak, właśnie, to dlaczego jakoś przez ostatni rok na serwerze go nie widziałem, Elviso. I ty, no widzisz, bo jest myślisz, osoba, że jak to będziesz robił, myślisz, że jak będziesz robił dźwięki kota, to coś zmieni, Elviso? To nie ja, to kot. Aha, no sorry. Dobra, wiecie co, słuchajcie, ja miałem ciężki dzień. Ja w takim razie spadam, a wy zróbcie coś sensownego. Dobra, stoję, to trzymaj się. A kiedy wrócisz? Abra, kiedy stary, będziesz? Wiesz co, za jakąś godzinkę może będę? Okej, to dzięki, że mówisz, trzymaj. No to trzymaj się, Elko, no. Słuchajcie, mam jeszcze przygotowaną jedną podkę na 8 minut na niewidzialność. W tym momencie jest noc, na serwerze są wszystkie 4 osoby, więc jestem ciekaw, jak oni to, słuchajcie, będą robić. Czy oni będą się kłócić, kto tam ma spać na przykład w tym łóżku w chatce miłości, tego nie wiem. Wiem tylko tyle, że słuchajcie, wpadajcie szybciutko na sklep www.abra.et. Pierwszy link w opisie, kozackie bluzy, koszulki, kubeczki. Jeżeli byście chcieli zakupić, to czemu by nie... O kurde, tu była Julii Bra... Ej, jeżeli ona mnie zauważyła, to trochę przypał, ale chyba nie zauważyła. W tym momencie ja wypijam już właśnie tą potkę, żeby być niewidzialnym i wbijam się, słuchajcie, do nich. Oni na razie nie wyglądali, jakby chcieli, słuchajcie, tam agentik, zobacz, o co tu chodzi? O co chodzi? O co tu chodzi? Nie wiem. Ej, słuchajcie, nie wiem. Ej, Elviso, aha, co ty robisz? Elviso stawia tam obsydian. Dobra, ja musiałem sprawdzić, czy na pewno mnie w tym momencie nie widać, ale ej, on coś tam w ogóle obsydianuje? O co chodzi? Tu jest teraz wejście, o. Co jest gra... Ale jest po wejście, co? Dlaczego jestem tu zamknięta? Ale ej, po co Elviso tutaj jest w ogóle? Po co jest ten obsydian? Agentik, co ty zrobiłeś? Co jest? Nie no, ja tutaj... Robisz, ja tutaj uwalniam, no nie można tak robić. Ej, oni są w ogóle porąbani, co tutaj się w tym miejscu dzieje? Puścić w ogóle, idę. No właśnie, koniecznie.
ogóle grane, nie, słuchajcie, no, co ty, oni odwalają, to jak oni się zachowują, słuchajcie, głupota przy dziewczynie. To patrzcie tu, Elviso normalnie blokuje agent X-a, żeby mieć dostęp do... Co jest? To słychać. O kurde, a to już jest przeginka. To już jest przeginka. Elviso chce być sam na sam. Ej, to jest podryw. To jest na bank podryw. Patrzcie, agent X to rozwala. Nie jest w stanie tego. Dobra, dopiero teraz to rozwalił. Ej, ale co jest grane? Patrzcie, Elviso normalnie zabunkrował się. To świeczki romantyczne. Co ty, Elviso? Agent X, wyjdź stąd! Czemu? O, a to jest dla ciebie list. Proszę, list jeszcze? Ale ja mam tutaj pierwszy list. No. To? Ej. Co to jest? Co to? Właśnie list. Agent zrobił list. Ej, może i Elviso cześć, też? Cześć, Julii, jak mija tobie dzień, mam nadzieję, że cię wszystko dobrze pozdrawia. No, pozdrawiam również. Mam lepszy. Jak ja mam przez to przejść? To jest ode mnie też oczywiście. Kurde, dobra, rozwolę to, słuchajcie, to może przejdę. Ej, ale co tam się dzieje? Czekajcie, o co chodzi z tymi listami? Czytaj na głos. Totalnie nie wiem. O kurde, uderzył mnie, ale dobra, mnie nie widzą w tym momencie, więc jest całkiem spoko. Dzisiaj najkochańsze serca i duszy pociecho, czuję pustkę w duszy, nie mogę trzymać cię za rękę, moje poszukiwajcie w języku, często się pogonią za przegraną. Postarałem się. Jak mogłeś to napisać? Nie, czuję się ogólnie przerażona. Chciałabym stąd wyjść. Może prowadzę cię, dobra? Co on napisał? No. Ja bym chciał znaleźć ten list, nie ma go, słuchajcie, w tym momencie, ale co tu się w ogóle, słuchajcie, stanęło? To było za mocno, słuchajcie. Ten list był autentycznie za mocno. Teraz w tym momencie w ogóle Julka idzie do domu. Agent X za nią idzie. Julii, poczekaj. Ej, czy to jest wyścig, kto pierwszy pójdzie tam spać? Nie pomoże. Żeby Elviso tylko nie przyszedł, co nie? Ej! Ej, Elviso, nie, poszli! Ej! To jest! Murujemy go, szybko, murujemy go. Ja się sama zabuduję. Ej, ale co tam? Ej, patrzcie, to normalnie tutaj... Co tu się dzieje? To kurde, bele, patrzcie, normalnie Elviso jest tam, słuchajcie, sama na środku. Ej, słuchajcie, ja mam w ogóle mega dobry pomysł. Ja mogę... Ej, zabiłam się. Patrzcie to, ja mogę zrobić tak, zrobić teraz ciach. Uratuję ci życie. Okej, wlecieć tutaj, słuchajcie, tędy i ja mogę wejść tam, słuchajcie, od góry. Patrzcie, ja mogę teraz tutaj normalnie od góry wejść. Oni przecież mnie nie zobaczą, bo jestem niewidzialny. I dowiem się, co oni w tej rzeczy kombinują. Jak on chce pójść spać w czymś takim? Ja popełnię samobójstwo. Elviso już poszedł spać, Elviso już czeka. Tutaj normalnie Julka ucieka. Co jest? Patrz to. Agent X zabunkrował. Normalnie Elviso teraz w tym momencie. Julka, słuchajcie, bierze łódkę, ucieka. Co jest? Co to się w ogóle dzieje, słuchajcie? Jest jakaś komedia. Juli, poczekaj. Juli! O kurde, pan to normalnie zwiewa przed drogę. Ej, serio, ja dalej w to nie wierzę. Przecież gdyby oni wiedzieli, że ja to wszystko widzę, to oni by się chyba spalili ze wstydu. Normalnie, patrzcie, gonią ją. Gonią normalnie ją. Ona ucieka tutaj gdzieś na górę. Normalnie, gdzie Agent X kiedyś sobie mieszkał. Ty, patrz, co, ona robi sobie nowy domek? Czy... Juli, o kurde, mam elytrę miał! Juli, poczekaj. Jeżeli oni zauważyli moją elytrę, to trochę beka. Nie wiem, naprawdę, czy to... Nie, no, Julka to pewnie nie, ale jeżeli agent zobaczył elytrę, to on się pewnie czegoś zaczął domyślać. Juli, chodź tak szybko do oceanu. Co to za czarne bloki w moim różowym domku? Proszę mnie... To jest Elviso, Elviso. Chodź tutaj szybko, wsiadaj do łódki. To są czarne bloki. Płyniemy, Juli, szybko, uciekamy stąd. Wsiadła do niego normalnie. Co? On gada jakieś teksty, że nic ich nie zatrzyma. Ej, dobra, mam jeszcze 3 minuty niewidzialności, więc trzeba uważać. Aha, to daleko sobie dopłynąłeś. Uciekamy sobie, chodź, uciekamy tędy. Ej, patrzcie, on z nią w ogóle ucieka. Nie, on nie, idę w drugą stronę w ogóle. Co jest? Ej, patrzcie, ona ucieka przed nimi. Ja w ogóle nie wierzę, że Agent X i Elviso są w stanie tak się zachowywać, ale patrzcie, Agent X schillował. On chyba wie o tym, że ja tu jestem, bo widział elytrę prawdopodobnie, bo patrzcie, nagle gość nie wie, co się dzieje. Nagle gość się, słuchajcie, w tym momencie nie odzywa. No to jest mega podejrzane. Jeżeli Agent X widział moją elytrę, to mamy trochę przypał. Wiesz co? Pary, Abra zaraz będzie za jakąś godzinkę. No, niecałą. Tak. Masz totalny luz. Tak? Ej, Agent X ewidentnie mnie widział. Ewidentnie mnie widział, widzicie to? Dał Agent X-owi tutaj zielone światło. Agent w ogóle teraz ucieka. Juli, gdzie jesteś? Ej, nie, agent totalnie widział moją elytrę. Ale patrzcie, to gość zauważył mnie. Teraz spada. Dobra, mam jeszcze 2 minuty niewidzialności. Patrzcie to w ogóle, co tu się dzieje, nie? Tylko pamiętaj, nie mów nic Abrze. Ja mam nic nie wiedzieć. Za czarne klocki, weźcie te czarne klocki, świeczki w ogóle. Że ja coś postawiłem? Miałeś tam iść! Ale to ty postawiłeś! Ogen, nie, kłamiesz! Ty wszystko tu zniszczyłeś! Zawsze kłamiesz, znamy cię na wylot!
O kurde, ej, nie, jaka najlepszym to jest w ogóle dowodem drama. Jest ja... to, jak niszczyłeś moją willę. Jaka to jest stara. W ogóle drama. Słuchajcie, ja nie wiem, ja w ogóle, słuchajcie, nie mam bladego pojęcia, co tutaj w tym momencie się wyprawia. Naprawdę, ja powiem tak, najlepszym rozwiązaniem byłoby teraz, słuchajcie, wypić mleczko i im się normalnie pojawić, ale pomyślałem sobie o tym, że może nie róbmy tego. Może zostawmy to, słuchajcie, zostawmy, niech oni myślą, że mnie tutaj nie było. Niech Elewiso się tutaj, słuchajcie, nie peszy i w tym momencie, słuchajcie, będziemy mogli zobaczyć, co się dzieje dalej. Wy subskrybujcie kanał, najlepiej dzwoneczkiem i oczywiście wpadnijcie na sklep www.abra.et. Pierwszy link w opisie, kozackie bluzy, koszulki, kubeczki, no mnóstwo fajnych rzeczy. Pierwsza linijka w opisie. Wejdźcie i zamawiajcie. A ja wam życzę dobrego dzieneczka, eleczko i pu!